Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj chciałem omówić ten oto piękny nóż. Tak, wiem, już kiedyś omawiałem Wirt Karakara 2, ale nie w wersji G10, a jak się okazuje jest to zupełnie inny nóż. Wersja z plastikowymi okładzinami, to był chyba FRN czy tam RFN, jest fajna, ale dopiero kiedy weźmie się wersję z G10 do ręki, dopiero tak naprawdę widać różnicę i wtedy czuć, że to jest zupełnie inny nóż. Tak jak tamten nóż był dosyć duży, znaczy no duży, taki sam był jak ten, ale był lekki. Nie pamiętam, czy ważył 100 gramów, ale chyba nie. Tak ten waży trochę więcej, ale tą wagę rekompensuje tym, że czuć, że to jest naprawdę mocny nóż. Tak jest. Zmierzmy go sobie jeszcze tak szybko. Przypomnijmy sobie rozmiary. 9,5 głownia, 80 gdzieś 2 mm. To będzie krawędź tnąca i 21,5 cm około. To będzie długość całkowita, natomiast waga. Moja waga wskazuje 119-120 gram. Nie może się jeszcze zdecydować. Prosiliście o coś budżetowego i to jest chyba naprawdę nóż, który jestem w stanie polecić jako nóż, jako jedyny nóż składany, powiedzmy tak. Ponieważ jest to nóż, który naprawdę wykona wszystkie zadania od EDC przez wyjazdy i nie tylko. Czy można go zabrać na imprezę elegancką? No można, ale może troszeczkę jest za ciężki. Ale do plecaka fajny jest, do kieszeni też jest fajny. Ryby, grzyby, widzę go w tym, taktyczny jak najbardziej. Naprawdę wypełnia wszystkie te kategorie. Odjedźmy sobie troszkę z kamerą. Te birdy są troszkę pomijane na naszym rynku. Tutaj jest Ontario Rat Model 2, czyli głowni ma troszeczkę więcej niż paramilitary, troszkę więcej. Jeszcze Victorinoxa rzucimy tutaj. 91 mm to jest climber. I głownia wygląda tak. No i tam oczywiście ktoś powie, ale to jest słaba stal, 8C13 MOV jest miękka. Tak, jest miękka, ale szybko się ostrzy. Tutaj rekompensuje ten kształt głowni to. I oczywiście pełen płaski szlif. Ten nóż naprawdę dużo potrafi zrobić. Testy przeprowadzałem ich, nie pamiętam kiedy, ale tam w filmie z wersją z RFN-u czy tam FRN-u jest ten test. Blokada backlock, która jest mocna, tutaj wzmocniona dodatkowo stalowymi linersami, które są pełne stalowe linersy. Fajny, naprawdę fajny backspacer w tym miejscu. Świetnie to wygląda, fajny design. Muszę powiedzieć, nigdy nie miałem tej wersji. Tą mam jeszcze od kilku dni, także postanowiłem zrobić tylko takie szybkie przypomnienie. Clips też fajnie trzyma i fajnie się go w kieszeni po prostu nosi. Szybkie ujęcie z kieszonki, nie? Obok był oczywiście mój ulubiony nóż EDC. Tak, gdyż jeszcze dzielę noże, ale chyba niedługo z tym też skończę. To jest oczywiście Sage 2. No i zobaczcie, tyle ma więcej głowni. A waży tylko 25 gramów więcej. Ostatnio też dochodzę do wniosku, że nie ma co inwestować w ten tytan. To włókno węglowe to jest fajne dla snobów. No i dla ludzi, którzy mają kupę forsy. Ja po prostu zbierałem tego typu noże, żeby pokazać je na kanale. Ale czy to jest takie naprawdę super dużo lepsze? No nie wiem, no G10... Jest to materiał, który się sprawdził przez te wszystkie lata. Fajnie, oczywiście tutaj jest fajna, to dosyć trakcja. Nie jest super mocna, ale jakaś tam trakcja jest. Mokrą rękę na pewno to przytrzyma. Fajnie ten nóż leży w ręku. Myślę, że to by była dobra inwestycja. Jest to nóż, jeżeli chcesz później pójść jakiś nóż wyżej, no to można oczywiście, a na początek taki nóż byłby naprawdę bardzo dobry i sprawdziłby się we wszystkim, dosłownie we wszystkim i nie potrzeba by było kupować innego noża. Podobne wrażenie mam jeśli chodzi o Spyderco Paramilitary 2. Coraz bardziej się przekonuję, że jeden nóż to wystarczy, no ale nie mogę się jeszcze pozbyć.
tego mojego nawyku, żeby mieć kilka noży, tak? Dlatego ten mam zawsze przy sobie, a ten zachowuję sobie na wyjazdy i tak dalej. Natomiast wiadomo, że ten na wyjazdy na przykład nie bardzo by się nadawał, ale ten nadałby się i na EDC, i na wyjazdy. Natomiast ten nóż tak samo, w tych samych kategoriach co paramilitary, mógłby spokojnie sobie poradzić. Może szybciej by się stępił, ale na pewno szybciej też by się naostrzył, bo to jest łatwo, stal, którą łatwo naostrzyć. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!